ponad 100 km linii kolejowych w dawnym województwie jeleniogórskim zostanie zlikwidowanych. Jak bezpiecznie przewozić zwierzęta, specjalistyczne szkolenie dla dolnośląskich policjantów. Dzisiaj także o kolejnej ciekawej prezentacji w jeleniogórskim biurze wystaw artystycznych. A informację poprowadzi Izabela Buczela. Dzień dobry Państwu. W przyszłym roku planowana jest restrukturyzacja PKP. Na terenie byłego województwa jeleniogórskiego zlikwidowanych zostanie około 100 km linii kolejowych. Najpóźniej do końca maja 2000 roku ostateczną decyzję podejmie minister transportu i gospodarki morskiej, jakie linie zostaną zlikwidowane w regionie jeleniogórskim. Planowane są do likwidacji, tylko do zawieszenia przewozów pasażerskich następujące linie: Jelenia Góra, Mysłakowice, Karpacz, Jelenia Góra, Lwówek, Marciszów, Kamienna Góra i Mikułowa, Bogatynia. PKP nie zamierza jednak zapewnić innej formy komunikacji na zawieszanych liniach. PKP nie przewiduje żadnej komunikacji zastępczej. Przejmie prawdopodobnie linie te, będzie obsługiwał PKS. Pracujący na jeleniogórskim dworcu również sceptycznie patrzą w przyszłość, szczególnie ci korzystający z likwidowanych linii. Ja bym nie chciała, żeby tej linii zamykali, bo po prostu, żeby pociągi jeździły, a jak nie będą, nawet nas sołtys mówił, że będą bronić tej linii, pojadą do Warszawy i wszędzie będą się załatwiać, żeby te pociągi jeździły. Powodem zawieszania linii jest ich zbyt niska rentowność. Suma sprzedawanych biletów pokrywa zaledwie kilka procent wydatków przeznaczonych na ich utrzymanie. Na szczęście, jak nas poinformowano w Wydziale Obsługi Przewozów Pasażerskich, żaden z pracowników PKP na zawieszanych liniach nie straci pracy. W całym województwie dolnośląskim trwa szkolenie policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Czego dotyczy, o tym już Katarzyna Torba. Jak transportować żywe zwierzęta, jak przewozić produkty pochodzenia zwierzęcego oraz co zrobić z pozostałościami po uboju. To główne zagadnienie szkolenia policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzanego w całym województwie dolnośląskim. Jeżeli chodzi o transport zwierząt żywych, przeszkoleni funkcjonariusze podczas kontroli zwracać będą uwagę przede wszystkim na zachowanie głównych norm załadunku. Także przestrzeganie po prostu właściwego tej ochrony żywych zwierząt, żeby po prostu zwierzęta nie były maltretowane w czasie transportu. Chodzi także o czas transportu zgodnie z polskimi normami, które są zresztą zgodne już w tej chwili z europejskimi. Czas ten nie może być dłuższy jak 8 godzin. Natomiast co do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, a więc różnego rodzaju mięsa, wędlin czy też nabiału, istotnym jest, że wszystkie te produkty mogą być przewożone tylko wtedy, gdy spełnione są odpowiednie warunki. Wszystkie te produkty mogą być przewożone przez samochody, które są przystosowane do tego, mają specjalne książeczki zatwierdzone przez sanepid i przez naszą inspekcję. Także muszą mieć sprawne urządzenia, bo w wielu wypadkach są to chłodnie. Pozostałości po uboju, a więc wszystkie środki niejadalne pochodzenia zwierzęcego powinny być dostarczane zgodnie z obowiązującymi ustawami do zakładów utylizacyjnych. Mamy wiele przykładów, że postępowanie czy właścicieli zwierząt, czy zakładów przetwórczych sprowadza się do tego, że te odpady są wywożone do lasu, wyrzucane gdzieś na śmietniskach. Jest to i ze względów czystościowych i ekologicznych, ale szczególnie epizoologicznych, to chodzi o roznoszenie chorób zakaźnych zwierząt, ale także i chorób, które dotyczą ludzi, no niedopuszczalne. Jakiekolwiek wykroczenie w tym zakresie regulują przepisy kodeksu prawa cywilnego, według których kontrolowanemu grozi kara w postaci mandatu, grzywny, a nawet jeżeli występuje zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienia wolności. Socjalizmu będziemy bronić tak, jak się broni niepodległości. Te słowa dokładnie 18 lat temu mogli usłyszeć Polacy w orędziu generała Wojciecha Jaruzelskiego do narodu. Dokładnie 18 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, rozpoczął się w Polsce stan wojenny. Władze tłumaczyły jego wprowadzenie chęcią uniknięcia interwencji sił Układu Warszawskiego. Stan wojenny 18 lat temu. No dzisiaj o tej godzinie, to już jest 15:15, to już byłem od godziny drugiej, jakby licząc w nocy, do tej pory już zamknięty. Kilkanaście godzin to trwało. Dla mnie osobiście to jest pewien problem mojego osobistego przeżycia i połączony jeszcze z problemem Polski. Jeleniogórzanie tamte dni wspominają różnie. I żołnierze, i ZOMO, wszystko było. Jednego powiem. A to, co tam się działo, to mnie nie interesuje. Tutaj na ogół był spokój. Spokój? Był spokój przecież, bo to jest miasto czerwone przecież, Zagłębie Czerwone. No, aresztowania,
różne i tak dalej. Wiele się nie działo. Na ulicach świętym zatrzymali. A kto pan zatrzymał? Na zamowcy. Co się działo? Dobrze, że pracuję na milicji, wtedy mi prosili tak to o godzinę 23, nie? Jakieś mi ich nie brać, pokazali macie, nie? Aha, swój. A jak ja swój? Zamowcy chodzili, wojsko chodziło, patrolowało, nie? Akurat byłem na pocztowie, tu mieszkałem pod ósemką, kurczę, przeprowadzałem się akurat wojny. Stan pierwszy wojenny, to w nocy ogłosiły zyski. No i ja musiałem się przeprowadzić na Zabobrze, nie miałem samochodu, cyrki były obstawione, kontrole, kurczę, nie można było łapać się. Ja nie miałam żadnych utrudnień. I czułam się nawet bezpiecznie, chciałam powiedzieć. Bezpiecznie, aniżeli teraz. Stan wojenny należy do historii najnowszej. Jego bezstronnej oceny dokonają dopiero przyszłe pokolenia Polaków. Od piątku w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze oglądać możemy pracę Janiny Rzemojtel oraz Jerzego Kolankowskiego. W obu przypadkach są to obrazy, których tematem są góry. Nową propozycją na grudniowe popołudnia ma Jeleniogórskie Biuro Wystaw Artystycznych, gdzie do końca miesiąca oglądać możemy pracę Janiny Rzemojtel oraz Jerzego Kolankowskiego. Obrazy Janiny Rzemojtel pochodzą z różnych okresów twórczości artystki. Wszystkie jednak stanowią jeden cykl poświęcony górom. Są to cykle Tatry, Torcy i Intolerance, czyli prace abstrakcyjne, ale wszystkie wychodzą od realności, od jakichś form realnych, rzeczywistych, które przekształca później w formy abstrakcyjne. Drugą, nie mniej interesującą propozycją jest malarstwo Jerzego Kolankowskiego. Znanego chyba wszystkim jeleniogórzaninom, doktora, wenerologa, dermatologa, taternika, wspinacza, tłumacza, poety, pisarza, czyli człowieka renesansu. I są to prace, też wybór z prawie całego życia, bo pierwsze prace to prace z lat 40., 42 rok to jedna z tych najwcześniejszych, aż do tych najwspółcześniejszych. I są to prace wykonane w przeróżnych technikach, akwareli, pastelach, malarstwo olejne. Tak jak w przypadku Janiny Rzemojtel, tak i u tego artysty góry są tematem podstawowym. W swoich obrazach autor niczego nie upiększa, nie udziwnia. Przedstawia świat swoich malarskich fascynacji, tak jak je widzi i odczuwa. Już za 4 dni w Szkole Podstawowej nr 6 w Cieplicach odbędzie się świąteczny festyn. Organizatorem imprezy jest uczniowski samorząd. Loteria fantowa, jasełka, kiermasz, kartek i ozdób świątecznych, przedstawienie w wykonaniu najmłodszych i oczywiście wspaniała atmosfera. To wszystko czeka na jeleniogórskie pociechy w piątek o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 6 w Cieplicach. Jest to festyn świąteczny organizowany przez nasz samorząd uczniowski z pomocą nauczycieli, opiekunów samorządów i różnych sponsorów. Jest to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez samorząd uczniowski. Wszyscy jednak mają nadzieję, że zabawa będzie udana, a przy okazji spełni się życzenie uczniów tej szkoły. Tak naprawdę chcemy zdobyć fundusze na szkolny radiowęzeł. I to jest taki główny cel. A w ogóle lubimy urządzać takie imprezy. I jeszcze krótka informacja o sobotnim występie juniorów koszykarskiego klubu MKK MDK Jelenia Góra. 72-63 pokonali w sobotę juniorzy MKK Jelenia Góra zespół seniorów Alku Trzebnica. Pierwszą połowę młodzi jeleniogórscy koszykarze niespodziewanie przegrali 5 punktami. Jednak już druga to popis bardzo dobrej obrony, a więc skutecznej walki na obu tablicach oraz realizacja głównego założenia trenera Leszka Oleksego, czyli wyjście po zbiórce do szybkiego ataku. Mecz rozegrany został w ramach Ligi Regionalnej, w której występują także dorośli koszykarze jeleniogórskiego klubu NKS Sudety. I pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie na ogół duże, okresami opady deszczu w górach śniegu. Temperatura od 3 stopni w Szklarskiej Porębie do 6 w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. W górach temperatura od minus 2 do minus 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach silny, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 17 w Jeleniej Górze wynosiło 986 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Poniedziałkowe informacje dobiegły już końca. Dziękuję za uwagę, a w imieniu Katarzyny Torby zapraszam na jutro skrót najważniejszych informacji dnia, czyli Flash. Rozpoczynamy o godzinie 16.45 i godzinę później główne wydanie naszych wiadomości. Do widzenia.